na strzelnicy w Żabowie, nieopodal Szczecina. No jest to taka nasza cykliczna impreza, którą staramy się organizować dla fanów, entuzjastów strzelectwa. Staramy się popularyzować tą dziedzinę, zaznajmiać ludzi z bronią, no, zarażać taką pasją, którą my jesteśmy już od dawna zarażeni. No sport jest dla wszystkich, jak tutaj widać postrzelających. Przyszły całe rodziny razem z dziećmi i pod odpowiednim okiem i warunkami każdy może spróbować swoich talentów w sporcie strzeleckim. Postrzelanie wydaje się zajęciem niebezpiecznym. No tak jak każdy sport tego typu jest pewne ryzyko, natomiast są procedury, są zasady, których ściśle przestrzegamy, nie zgadzamy się, nie zezwalamy na żadne odstępstwa. Zajęcia prowadzą wyszkoleni instruktorzy mający odpowiedni staż, przeszkolenie, kwalifikacje. Instruktorzy udzielają podstawowego szkolenia z zachowania na strzelnicy. W razie kłopotów repetują broń i nadzorują każdego strzelającego bezpośrednio. Poza tym zawsze jest też ktoś z tyłu, kto obserwuje pozostałych uczestników strzelania, także warunki są bezpieczne. Każda aktywność jest warta propagowania. Strzelectwo nie jest niczym złym, jest naprawdę ciekawym zajęciem. Grupuje ciekawych ludzi, interesujących fascynatów. I to nie tylko samej broni, ale generalnie wiąże się to na przykład z historią oręża, munduru, wojskowości. Także nie jest to jakieś takie hobby typowo może sportowe. No, jesteśmy też kolekcjonerami, zbieramy tą broń, staramy się o niej wiedzieć, o historii. Mamy też kolegów, którzy mają historyczne egzemplarze broni, czyli broń ewidentnie z historią. Także to jest dosyć szerokie pole dla każdego, kto ma tu ochotę z nami przebywać. Sport bardziej męski, czy niekoniecznie? Jak widać po zgromadzonych osobach, nie ma teraz sportów męskich i niemęskich. Dla wszystkich.